Działają już od 50 lat, a dziś z tej okazji radośnie świętowali. Mowa o Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie. Odsłonięto tam pamiątkową tablicę, otwarto salę koncertową i wysłuchano koncertu galowego. Na miejscu jest Maciej Dobrzański. Dzień dobry Państwu. 50 lat funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Namysłowie to niewątpliwie rocznica, która zobowiązuje do hucznego i radosnego świętowania. Tak właśnie tutaj dzisiaj jest ze mną dyrektor tejże placówki, pan Jacek Rybit. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie w ten świąteczny dzień, świąteczny dla nas, ponieważ jest to nasze święto, święto naszej szkoły, Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imieniem Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie. To święto, ono się splata jednocześnie z oddaniem nowoczesnej sali koncertowej, w której teraz się tutaj znajdujemy. Jakie są jej najważniejsze zalety? No i właściwie skąd ta decyzja o jej powstaniu? Decyzja o powstaniu zrodziła się już chyba z 14 lat temu. Był to proces długotrwały. Najpierw musieliśmy przygotować dokumentację, później pisaliśmy programy operacyjne. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury środki na rozpoczęcie tej budowy. Budowa trwała od 2018 roku do 2023. Sala jest do działalności kulturalnej, mieści 167 osób z wyposażeniem, z oświetleniem, z nagłośnieniem. O godzinie 16 w tej sali odbywał się koncert. Proszę powiedzieć, jakich artystów Państwo zaprosili w związku z tą wyjątkową okolicznością? Zagrał nasz szkolny big band, kwartet Wrocławia Kwartet, którego założycielem jest Katarzyna Schulz. Zagrał opolski kwartet saksofonowy Successful Plus, którego ja jestem założycielem. Grają opolscy muzycy, pan Jacek Hornik, pan Jan Wezner, Henryk Wezner, pan Jan Swaton, ale dzisiaj gościnnie zagrał pan Jan Kantner. Duet z udziałem naszych nauczycieli, pani Monika Piruta i pan Piotr Iwaszyszyn. Bardzo panu dziękuję w takim razie. No, proszę państwa, 50 lat to dużo, ale my już teraz życzymy kolejnych 50 lat pięknego rozwoju dla Szkoły Muzycznej w Namysłowie. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski.